Witam Was ciepło i serdecznie. Kontynuujemy nasze zmagania z modelowaniem mostu zespolonego w Grasshopperze na potrzeby Sofistika. I w tym odcinku skupimy się na zamodelowaniu płyty i fragmentu betonu, czy też no, po prostu ściany w obrębie belek stalowych. Zaczniemy od tego, że skupimy się na stworzeniu listy, która będzie zawierać informacje, ile razy elementy płyty między belkami mają być podzielone na szerokości. Patrząc na nasz model wzorcowy, chodzi mi o taką sytuację, że mając tutaj dane belki, będziemy mieli pełną kontrolę nad tym, ile ma zostać stworzonych elementów skończonych pomiędzy nimi. Tu w tym przypadku są akurat dwa elementy, ale my możemy robić 3, 4 wedle naszych upodobań i wedle tego, jak bardzo chcemy mieć ten model dokładny. Należy też zwrócić uwagę na następującą rzecz, iż tutaj uwzględniamy fazę połówkową i będzie taki fragment między belkami, znaczy fragment na tej płycie, gdzie będzie występować przerwa. W tym przypadku jest to przerwa półmetrowa, tak to zostało dobrane technologicznie. Ojej, nie to. Tutaj. I amplitudę damy zerową. I trzeba będzie osobno raz, że stworzyć tę krawędź płyty, jak również określić osobno podział dla tego elementu przerwy i dla tego elementu już po drugiej stronie i oczywiście kontynuować dalej zbieranie tych wszystkich informacji. A tutaj domyślnie powiem, że przyjmuję dla tego elementu przerwy zawsze jeden podział, w sensie jest to po prostu jeden element, tak jak to widać zresztą na modelu niezdeformowanym. Ok, no to skupimy się, no to zaczniemy właśnie od krawędzi. Stworzymy sobie tutaj parametr. Domyślnie podział powinien być przynajmniej równy 1. Nie możemy stworzyć zera elementów po drodze. Maksymalnie myślę 5 wartości naturalnej. Teraz można powiedzieć, że nie mamy pomysłu na to, jak nazwać ten parametr. Co to damy? Division between beams i tak dalej, i tak dalej. Możemy na te cele, tutaj akurat jeszcze dałoby się radę to zrobić, ale czasami się nie da, nie? Czasami nie ma weny twórczej. Do tego celu służy narzędzie, które widzimy tutaj, służy ono do rysowania w obrębie Grasshoppera. Możemy sobie zrobić taki króciutki szkic, w którym to narysujemy sobie płytę, narysujemy sobie belki stalowe. To tutaj symbol, który będzie nam symbolizował, że między tymi belkami są jeszcze jakieś inne wartości. Tu będzie nasz kraniec pierwszej połówki, tutaj będzie początek drugiej i tak dalej, i tak dalej. Kilka belek pośrednich i koniec. Dobra. No i tutaj nazwiemy sobie ten odcinek jako powiedzmy N1. Tutaj te podziały jako N2. Ten podział N3. Tutaj N4. N5, tutaj podziały w tym obrębie będą jako N6 i ostatni N7. Ok, ponadto jeszcze możemy dodać tutaj parametr związany z wysięgiem tej części jako B1 i parametr przerwy jako B2. Reszta będzie dobrana automatycznie na podstawie już znanej odległości między tymi belkami skrajnymi i tymi dwoma liczbami. Akceptujemy i w celach podkreślenia i zauważenia tego lepiej na czarnego na czarnym tle, ja to zawsze robię w formie grupy i teraz mogę sobie ponazywać te zmienne w taki sposób i na podstawie tej infografiki wiem, co ta wartość znaczy. Czyli mamy N1, jest to podział między skrajem płyty a pierwszą belką, następnie N2, N2 ja domyślnie przyjmuję 2 albo 3, czasami 4, jeżeli mam zbrojenie modelowane osobno, tak jak ma to miejsce zresztą w tym modelu, ale to na inny model będzie dygresja. Dobra, później mamy N3, to powiedzmy jako też 2 zostawimy, tu zmienimy na N3, N4 ja domyślnie przyjmuję 1, ok, następnie N5, N6 to jest ta między belkami, to tutaj też 2 zostawimy i N7
jako jeden. Dobra. Teraz trzeba jeszcze wziąć pod uwagę to, że podział na N2 elementów i na N6 elementów występuje kilka razy. Występuje tyle razy, ile jest ilość belek między ilość belek w danej połówce odjąć 1, ponieważ liczba przestrzeni czy tych obszarów między belkami jest równa dokładnie liczbie belek odjąć 1. To samo dotyczy się lewej połówki, jak i prawej połówki. Stwórzmy w takim razie wektor, który będzie zbierał tę informację. Czyli wektor. Tutaj możemy używać bardziej list, ponieważ wektory i listy w tym przypadku mogą być. No co, ja tu się będę starał już trzymać do końca konwencji lista jako zbiór danych, a wektor jako faktycznie matematyczny, fizyczny wektor. Ok, czyli tworzymy sobie listę i zbieramy informacje. To jest odległość pierwszej belki skrajnej od skraju i to są kolejne odległości między belkami. Ok, mamy ten zbiór już stworzony i możemy sprawdzić sobie, jaka jest długość tej listy w zakładce zbiory i operacje na listach. Ok, i poświetlmy sobie ten wynik. Mamy 4 i teraz użyjemy formuły z działu mat i tutaj script expression. Zrobimy x minus 1. Podłączymy i dla sprawdzenia mamy 3, czyli dokładnie tyle, ile tu mamy tych odległości. Raz, dwa, trzy. Możemy teraz sprawdzić, czy jeżeli dokonamy tego, czy jeżeli dodamy kolejną belkę, no bo przecież model będzie mógł być kiedyś zmieniany i dobrze stworzyć takie modele, żeby były one elastyczne na takie ewentualne zmiany. No to możemy to sobie przetestować. Tworzymy dodatkową belkę i po tej danej prowadzonej tutaj musimy dodać plusik. Po zbliżeniu tego typu opcje się właśnie pojawiają jak plusy i minusy, czy dodawanie kolejnych elementów do danego komponentu. Nie każdy komponent takie opcje ma, funkcje ma. Dodajemy tutaj na szóstce i tutaj do tej listy również. Widzimy, że pojawiła nam się dodatkowa belka. Teraz tych przestrzeni między belkami jest 4 i dokładnie tyle mamy tutaj po dodaniu wartości do tej listy. Ta lista nam się jeszcze potem przyda, żeby określić punkty charakterystyczne właśnie na tym fragmencie płyty między połówkami. Przy okazji widzimy, że druga połówka nie doznała żadnej zmiany, oprócz tego się po prostu parametrycznie przesunęła. Dobra. To już mamy. Mamy informację 4. Teraz użyjemy komponentu do duplikowania danych. Będzie on w zakładce sets i w sekwencjach duplicate jest on oznaczony żartobliwym oznaczeniem, żartobliwą ikonką. Tutaj dajemy to do opcji n, czyli ile razy mamy to zduplikować, n razy, w tym przypadku 4. I mamy tutaj naszą dwójkę n2, czyli ten podział w tym obszarze. Ok, i to samo trzeba zastosować do n6, tylko tym razem musimy stworzyć osobną listę. Ojej. Dobra, osobna lista, czyli osobny set. Tutaj bierzemy odległość pierwszej belki skrajnej, czyli tej od ostatniej belki. Jest to pierwsza belka tej drugiej połówki, druga i trzecia. Czyli bierzemy te wszystkie trzy wartości, które nam określają położenie belek i musimy odjąć również jedynkę, ponieważ musimy pozbyć się tego obszaru z tej listy. OK. Możemy skopiować te dwa komponenty naraz. Sprawdzamy, czy uzyskaliśmy dwójkę. Jest dwójka i to samo możemy zrobić znowu z komponentem duplicate, ale tutaj pokażę jeszcze drugą metodę, której jednak ja osobiście nie stosuję. Za chwilę powiem dlaczego. Jak mamy opcję duplicate, to ktoś mógł powiedzieć, no ale chwila. Jest taka jeszcze opcja, że jeżeli tu wezmę N6, ok, i teraz chcę określić, ile razy to zduplikować, to nie muszę tworzyć osobnego takiego komponentu expression, gdzie mam takie minimalistyczne x minus 1, tylko mogę posiągnąć tutaj naszą pełną wartość, czyli w tym przypadku 3 i lokalnie zmienić wartość tego wyrażenia. Jak to zrobić? Klikam prawym przyciskiem myszy na n i pojawia nam tutaj się jeszcze jedna opcja. Oprócz omawianych w poprzednim odcinku reverse, flatten, graft i simplify jest opcja expression i możemy zrobić dokładnie to samo, co zrobiliśmy tym komponentem osobnym x minus 1. Zatwierdzamy zmiany. I wówczas pojawi nam się taka gwiazdka, która symbolizuje to, że wartość inputu została zmodyfikowana w jakiś sposób.
Możemy przegrać i sprawdzić, czy jest to dokładnie ten sam wynik. Jest, znaczy jest, jest, jeżeli porównamy sobie to z taką opcją, bo tutaj wziąłem dwójkę tamtą, a tamta dwójka to nie jest to samo. O, właśnie, tak, czyli została dwójka zdublowana dwukrotnie, tutaj akurat to taki przypadek, ale ja tu mogę to zmienić na trójkę, żeby nam się nie myliło. O, i widzimy, że trójka została zdublowana dwukrotnie. Jest to ten sam efekt, z tym, że ja osobiście wolę widzieć wartość tego wyrażenia przed komponentem, żebym wiedział, w jaki sposób wartość tego inputu została zmodyfikowana, gdyż jak mamy bardziej złożony kod i te zmiany są różne, czasami jest x minus 1, x na 2, x plus 1 i tak dalej, to ja chciałbym wiedzieć, jaka zmiana nastąpiła wcześniej i wówczas też lepiej mi się ten kod czyta. A tak, żeby sprawdzić, jaka jest ta wartość, musiałbym zawsze kliknąć prawym przyciskiem myszy i zobaczyć dopiero na expression. To są o dwa kliknięcia za dużo i szkoda na to czasu. Dobra, więc ja osobiście tego podejścia nie używam. Nie mówię, że jest ono błędne, ale mi ono nie pasuje. Dobra, zostawiamy to sobie tam. Umieszczamy naszą listę tutaj. Zauważamy przy okazji, że tworzy nam się taki niepotrzebny wektor, czy w zasadzie macierz, tak? 0, 0. Możemy to sobie spłaszczyć, gdyż widzimy, że mamy tylko dwa elementy. Jest to jedna lista, a nie dwie osobne. Także warto to spłaszczyć po to, żeby korzystając teraz z komponentu do zbierania znowu tych wszystkich danych, nie mieć jakichś zawirowań czy przetasowań w tym zbiorze danych. OK. Dodajemy sobie po kolei te wszystkie elementy i przy okazji mogę pokazać, co by się stało, gdybyśmy tego spłaszczenia nie dokonali. To jest opcja po spłaszczeniu, a bez spłaszczenia widzą Państwo, że tworzy nam się tutaj kolejna lista tych zer i tak samo tutaj w ten sposób. Także jest to bardzo, no nie jest to, czego oczekujemy, tak? Dlatego tutaj właśnie to spłaszczamy albo używamy też opcji Simplify, ona powinna zadziałać. Tutaj akurat widać, że nie, bo jest to na tyle proste, że Simplify tutaj niczego nie wskóra, ponieważ to w repozytorium jest i tak samo, to i tak jest proste samo z siebie, ale dla komponentu Merge jest to problem i on takie rzeczy, znaczy problem, po prostu takie rzeczy rozróżnia, dlatego też my musimy te listy spłaszczać. No i widzimy, że są zrobione w takiej samej kolejności, jak to wprowadziliśmy. Ja tu może jeszcze pozmieniam te dane na trójki, tutaj na dwójki, żeby to można było lepiej zauważyć. Widzimy, że mamy jedną jedynkę, potem ciąg dwójek, pojawia się trójka, jedynka, trójka, dwie dwójki i znowu jedynka. Także kolejność została zachowana. Dobra, to podział już mamy zrobiony. Możemy też te dwie linie ukryć, czyli wire i hidden. Dobra. I kolejną rzeczą, jaką musimy zrobić, to wyznaczenie tutaj tych dwóch punktów, które będą symbolizowały punkt na krawędzi pierwszej połówki, a drugi to będzie punkt na krawędzi drugiej połówki. OK. Czyli teraz właśnie nam się przyda ten wektor, który zawiera informację, ile jest tych belek. Więc jeżeli tutaj, mając komponent, który po kolei zbierał te wszystkie informacje stąd, czyli z tych wszystkich belek i stworzył nam ostatecznie te belki, możemy wyciągnąć któryś komponent, któreś wyrażenie stąd, z tej sumy częściowej, którą widzimy tutaj, albo po prostu stworzyć nową sumę częściową, która będzie bazowała na tej liście. I chyba myślę, że ta druga opcja będzie prostsza. Także tak też zrobimy. Mając tę samą listę, dodajemy ją tutaj i po kolei sumowana jest odległość 0,6, 2, 2, 2 i ta ostatnia dwójka. Czyli powinniśmy skończyć dokładnie w tym miejscu, mając ten wektor. Jeżeli teraz dodam do naszego punktu bazowego tutaj ten wektor, to powinniśmy właśnie uzyskać punkty do tej ostatniej belki. OK, to teraz my chcemy z tej listy tylko de facto ten ostatni punkt, po to, żebyśmy mogli od niego odliczyć naszą odległość B1, którą sobie już tutaj na tej infografice rozrysowaliśmy.
tym celu nie używamy sumy częściowej, a sumy końcowej i mamy tylko ten jeden punkt dobra. No i ten punkt możemy wykorzystać właśnie zapisując go sobie tutaj niżej, przenosząc. Możemy też oczywiście pochować te kable. Dobra, no i określamy sobie parametr B1 od tak przynajmniej 0,1 do 2 metrów z dokładnością do 1 cm. Dajemy go sobie domyślnie jako wartość, pomyślmy 0,6, to będzie 12, 0, może 8, 0,8, no 0,8 może być. Dobra, to będzie wartość B1, wówczas wartość B2 to będzie 0,4. OK, i tu jeszcze możemy dopisać, że jest to odległość w metrach. Jak już trzymać się oznaczeń, to trzymać się oznaczeń. Dobra, no i tworzymy wektor na kierunku x-owym. Wektor x, dodajemy w matematyce, wybieramy komponent dodawania i do naszego punktu dodajemy wektor, czyli uzyskujemy dodatkowy punkt. OK. I kolejny wektor to jest odległość B2, czyli od tego punktu skrajnego do tego drugiego punktu skrajnego. Dodajemy i mamy już te dwa punkty wyznaczone. Ta odległość tutaj jest już ustawiona na dużej wartości. Ja może włożę do klasycznej dwójki. Teraz widzimy, że jest to dobrane w taki sposób, żeby było symetrycznie. Wiesz, tak się powinno chyba robić, nie? Symetria w budownictwie zawsze na plusie. Dobra. I teraz dodajmy te dwa punkty do naszego zbioru, który znajduje się tutaj. Ale dodajmy go tak, żeby on był wykonany w kolejności. Tak, czyli nie, że losowo, że jeżeli wrzucimy do tego zbioru te dwa punkty, no to na przykład to będziemy mieli element zerowy, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I na przykład to byłoby szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty. Tak nie chcemy. Chcemy, żeby było po kolei, czyli zerowy, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i tak dalej. Jak to zrobić? Na początku, że powiem niechlujnie, wrzućmy te dwa punkty do naszego zbioru. W tym celu korzystamy z komponentu Insert Items w zakładce Sets i Listy. I dodajemy te obydwa punkty, korzystając z opcji z Shiftem, żeby był plus, na miejscu ostatnim, czyli tym minus pierwszym. OK. Spłaszczmy tę listę tak dla pewności i zobaczmy, jak te dane są skonstruowane. Od 0 do powiedzmy 12, tak? Okay. I widzimy, że to jest element zerowy. Jak widzimy, pokoje mamy tu drugi, trzeci i tak dalej. I w tym momencie oczekujemy tego, że jeżeli będzie element szósty, to właśnie pokaże nam się ten punkt, a w tym przypadku tak nie będzie. Przejdziemy dalej i dopiero te dwa punkty pojawią się na samym końcu tej listy, czyli 10 i 11. To teraz jak je posegregować? Do tego służy w listach opcja sort list, gdzie podajemy dwie wartości i uzyskujemy również dwie wartości. Pierwszą wartością jest key, czyli to, jaki jest klucz, na podstawie którego on ma ten komponent dokonać sortowania, a drugi to jest po prostu nasz nieposortowany zbiór. Znaczy nasz nieposortowany zbiór już jest gotowy, a teraz jaki jest klucz sortowania? Kluczem sortowania jest współrzędna x-owa i komponent domyślnie stworzy nam tak, żeby x był albo rosnący, albo malejący. W tym przypadku powinien być, wydaje mi się, to w kolejności rosnącej. Więc rozbijmy nasze punkty, korzystając tutaj z opcji point i deconstruct, i wprowadźmy tylko daną x-ową jako, czy tam współrzędną x-ową jako parametr key. I możemy zobaczyć, sprawdzić, jak teraz całość się zachowała. Czy udało się to sortowanie dokonać. Mamy element zerowy, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i teraz powinnam się pokazać szósty jako te właśnie punkty. I widzimy, że mamy szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty. No i tutaj dwunasty to się zapętli do początku, czyli wszystko działa. Dobra, super, to nam się udało zrobić. I teraz musimy przenieść
te punkty na poziom belki, środka belki górnej i potem dodamy do tego jeszcze dodatkowo połowę grubości półki górnej i połowę grubości płyty. Czyli od razu wypadałoby zrobić komponent, który nam wskazuje, jaka jest grubość płyty od 0,2 do 0,5 z dokładnością do 1 cm. I tutaj będzie plate thickness, a może nawet lepiej zrobimy deck thickness. I tutaj w metrach, dobra. O Jezu, napisałem. Deck thickness, dobra. A ustawimy sobie na 0,3. Myślę, będzie ok. Dobra. I teraz, te przesunięcie, czyli zbierzemy dane, która posiada informacje o połowie grubości dolnej półki, wysokości środnika, połowie grubości górnej półki. Czyli znowu korzystamy z listy i wybieramy sobie połowę grubości półki, całą wysokość średnika i ponownie połowę grubości półki, ta sama wartość. Dobra. Stworzymy to sobie, myślę, w tym miejscu. To możemy częściowo przesunąć sobie tutaj. OK. No, wykorzystujemy masowe sumowanie. Tworzymy wektor na Z i dodajemy te punkty do tego wektora. Widzimy, że są one dokładnie na poziomie górnej półki i wszystko się dobrze przeniosło. Oczywiście nie musieliśmy tego robić, ale jako taki punkt pośredni, żeby zobaczyć, czy mamy tę samą wysokość, myślę, warto, a będzie to nam dalej w kolejnym etapie potrzebne. Dobra. I teraz kolejny zbiór, który zawiera połowę grubości górnej półki, połowę grubości płyty. Czyli znowu przechodzimy sobie tutaj. I nasza grubość płyty jest... Widzisz, że ona się podziała. Tutaj jest, dobra. Ja też staram się robić tak, żeby te dane globalne, typu właśnie grubość płyty, ilość belek i tak dalej, były zawsze po lewej stronie, w lewym górnym narożniku całości, a dalej takie rzeczy jak podział elementów czy numery grup, to żeby były przypisane już przy danych komponentach albo po prostu dalej na prawo w całej tej strukturze. Dobra, to tutaj mamy, to powinniśmy oczywiście wykorzystać dzielenie przez 2. Ja sobie już ten komponent istniejący wykorzystam, będzie szybciej. Czyli tak i tak, ok. Powtarzamy operację, czyli masowe sumowanie. I również dodajemy do tych naszych punktów ten wektor. Ok. Jest. Teraz, analogicznie jak poprzednio, tworzymy linie, które będą łączyły te wszystkie punkty, czyli wykorzystamy nasz komponent, który stworzyliśmy ostatnio, który właśnie robi tego typu sortowanie, że wybiera listę tak, żeby nie było ostatniego elementu, nie było pierwszego elementu i nie było końców danego zbioru. OK. I możemy sobie stworzyć linię. Linia jest w zakładce krzywe. OK. Mamy te linie, możemy je sobie podglądnąć na podstawie wydobywania elementu ze zbioru i widzimy, że po kolei te linie zostały stworzone i teraz możemy je podzielić. I ostatnio, jak to robiliśmy i wykorzystaliśmy komponent do dzielenia, to wszystkie te belki zostały podzielone w taki sam sposób na długości. W tym przypadku jest to oczywiście uzasadnione, ponieważ inaczej mielibyśmy rozbieżność w siatce między jedną połówką a drugą, czy nawet w obrębie danej połówki, żebyśmy się za bardzo zagalopowali. Aczkolwiek tutaj możemy osobno sterować podziałem każdej z tych linii. I mając już przygotowany właśnie nasz zbiór, gdzie są te wszystkie linie podzielone, możemy go po prostu zaaplikować jako parametr n w tym komponencie, który mówi nam, na ile części ma być dana linia podzielona. I wówczas ta lista jest listą 11-elementową i ta lista linii
również jest listą 11-elementową i komponent będzie wiedział, że chodzi nam o to, że każda linia ma przypisaną ma przypisaną osobną liczbę, która symbolizuje podział danego elementu. I widzimy, że tak się faktycznie stało. Elementy skrajne zostały podzielone na jeden element, czyli nie ma żadnego podziału. Tutaj mamy dwa podziały między tymi naszymi belkami pierwszej połówki. Następnie ten krótki fragment N3 między skrajną belką a skrajem płyty mamy podzielone na trzy elementy. Potem jest N4, jedynka, znowu trójka, znowu dwójki i na końcu znowu jedynka. Oczywiście wszystko parametrycznie. Możemy tym manipulować dowoli. Ok. Teraz mając to, dokonajmy takiego przeciągnięcia na długości, czyli musimy stworzyć tak jakby belki nad belkami, które już stworzyliśmy. W tym celu gdzieś tutaj powinien być komponent, który ma przesuw na kierunku y-owym, aczkolwiek nie widzę takiego. Tutaj jest, dobra. Tutaj jest to dodawanie. Ok. Mamy nasze punkty te same na drugim końcu, to możemy ten kabel schować. Ok, łączymy je znowu za pomocą linii. I linie te wstępnie już na ten moment podzielimy, ale nie w kontekście podziału na długości na poszczególne punkty, tylko podziału takiego, że wybierzemy sobie że usuniemy skrajną linię z tego zbioru i pierwszą linię z tego zbioru i będziemy operować na tych dwóch podzbiorach. Po co są nam potrzebne? To się za chwileczkę okaże. Wynika to z wielu eksperymentów już na tego typu zagadnieniach. Ok. Mamy ten podział. Ja teraz jeszcze pokażę, co dał nam się z tego uzyskać. Tu mamy pierwszy przedział właśnie bez tej ostatniej belki, a tu mamy z tą ostatnią belką, ale bez tej pierwszej, czy belki, linii. Ja może nawet to tak w tej konwencji zostawię. Teraz podział na długości jest taki sam jak podział tych belek, czyli bierzemy dokładnie ten sam komponent, który nam dzielił belki na długości. Jest to ten komponent i go właśnie tutaj dzielimy. Mamy to, raz i dwa. I teraz ponownie wykorzystamy komponent do podziału, tak żeby usunąć skrajne i pierwsze elementy, a następnie połączymy poszczególne punkty między sobą. I teraz na czym i teraz widzimy efekt, że to działa. Teraz na czym polegała idea? Idea polegała na tym, że w tym miejscu mieliśmy linie, które były posegregowane, w ogóle istniały na kierunku X. I chcieliśmy wstępnie posortować je tak, żeby usunąć skrajne elementy, czy na początku element skrajny, a w drugim przypadku element pierwszy, ponieważ jak będziemy robić w kolejnym kroku podział tych belek, tych linii, to podział jest na długości obiektu. Tutaj również dokonujemy tej selekcji, że usuwamy ostatnie punkty i pierwsze punkty. Tylko dzięki temu, że zrobiliśmy to dwa razy, raz właśnie robiąc selekcję na liniach, a raz robiąc selekcję na podziałach tych linii, to uzyskujemy taki efekt, że pierwsze punkty to są jakby punkty z lewego dolnego narożnika tej macierzy punktów, że tak powiem. Później to są, podzielamy kolejne punkty jako lewe górne punkty, następnie prawe dolne punkty i prawe górne punkty. Gdybyśmy robili obiekt, który jest jakąś kostką, sześcianem, to musielibyśmy zrobić jeszcze dodatkowy jeden podział wcześniej, tak? Na głębokości, na szerokości i na wysokości, tak? Analogiczna zasada jak w tym przypadku, tylko o jeden krok więcej. Ok, to jak już mamy te wszystkie panele, to możemy z nich zrobić właśnie panel, ale tym razem w kontekście sofistikowym, czyli wybieramy sobie tutaj opcję ze structures, structural area, dodajemy go do breada. Widzimy, że linie
Znaczy, że te powierzchnie zostały tak stworzone, że lokalną głos porządny wskazuje zeta do góry, domyślnie chcemy, żeby zet był na dół, więc tutaj wykorzystamy komponent volume toggle, który właśnie pozwala stworzyć taką bramkę true false. I mamy tutaj ją do opcji flip z i teraz widzimy, że zostało to podmienione. Ok, możemy jeszcze określić kierunek x-a, więc kierunek x-a damy na kierunku y, czyli na kierunku podłużnym. Ok. Przepraszam, na kierunku y, tak? X na kierunku y. O, i teraz widzimy, że czerwone strzałki, które symbolizują właśnie lokalnego x-a, są na kierunku y. Ok. Dobra, i kolejną istotną rzeczą jest to, żeby były to wszystko elementy jednoelementowe. Czyli skopiujemy sobie prawdopodobnie tekst ten tutaj z single quad tutaj, żeby już mieć pełną kontrolę nad całym tym podziałem. I co? Thickness mamy już zdefiniowany, ponieważ robiliśmy te offsety, jest to tutaj dex thickness tutaj, materiał jest to materiał betonu, patrzymy się na naszą ściągę, jest to materiał pierwszy i materiał zbrojenia to jest materiał 10. Są to stałe, więc tutaj ja polecam korzystać z komponentu panel. Tutaj dajemy jedynkę jako materiał główny i materiał zbrojenia, czy też, że tak powiem, wypełniacza, to jest 10. Czy więcej tu potrzebujemy rzeczy? Nie, to już jest wszystko. I teraz musimy to zaakceptować do tego komponentu zbiorczego SFMSHC. Ok, cały ten sznureczek robimy jako Ctrl-G i patrzymy, jaki uzyskaliśmy dzięki temu efekt. Więc wchodzimy na nasz plik dat. Widzimy, że się automatycznie nam zaktualizował w stosunku do ostatniego szkolenia. Tutaj nam to się zaktualizowało pewnie automatycznie. Ok, wynik jest. Teraz zobaczmy, co nam z tego wyszło, i widzimy, że ten podział jest dokładnie taki, jaki chcieliśmy. Tak, czyli podział między belkami jest pojedynczy, jest podwójny, na skrajach pojedynczy, i tutaj różne zawirowania. Tu możemy już zrobić tak, żeby był jeden element, jeden element, jeden element. Jak już widzimy, że całość działa, przy okazji sprawdzimy, czy aby na pewno. Więc tutaj dajemy jako N3, która symbolizuje tę odległość jako 1 i N5 tak samo. Aktualizujemy dane. I widzimy, że całość pięknie działa. Całość została zmieniona i możemy jeszcze dla satysfakcji pozmieniać sobie rozstaw. Czyli na przykład właśnie tutaj zwiększymy ten rozstaw między tą drugą połówką a tą pierwszą, żeby ten efekt jeszcze zobaczyć w kolejnej krótkiej odsłonie. O, i widzimy, że całość też sobie dobrze gra i buczy. Dobra, to wracamy do jedynki, do wartości 2. Tutaj zostawiamy te jedynki i skupimy się jeszcze na tym, żeby zrobić te couplingi między płytą a belkami, a de facto między półkami górnymi tych belek stalowych. Mamy tutaj nasze linie i wystarczy, że de facto usuniemy skrajne elementy, ale jeszcze musimy zrobić tak, żeby nie było podziału między tymi liniami, czyli de facto musimy się cofnąć jeszcze bardziej, o dokładnie tutaj. I z tych punktów usunąć skrajne punkty, a wręcz jeszcze bardziej musimy się cofnąć, już nie potrzebujemy tych dwóch punktów. Możemy tutaj przy okazji zastosować jedną sztuczkę, spróbujemy to zrobić, dobra. To może tutaj to po prostu dzisiaj bardziej rozbuduję, a następnym razem omówimy ten beton w obrębie belek stalowych, dobra. Mamy tutaj ten punkt i teraz przesuniemy się dwa razy tutaj do góry, do tego poziomu i to samo zrobimy dla tego drugiego punktu. Gdzie my to mamy? Mamy to tutaj i tutaj, czyli de facto mogę sobie sumować te dwa wektory na kierunku Z, które nam
sprawiły, że podnieśliśmy się tak mocno do góry. Tutaj są te wektory zsumowane, tutaj mamy nasz punkt na poziomie bazowym i możemy teraz do tego punktu dodać nasz cały wektor i uzyskamy właśnie ten punkt docelowy i tutaj również możemy to podmienić, biorąc już nie ten punkt, a ten punkt numer 2. OK. Mamy je. I teraz, mając już listę naszych tych punktów podniesionych, mamy tutaj taką opcję, jak parametry logiczne. Gdzie to się tutaj znajduje? Przepraszam, to jest tutaj w zbiorach. W zbiorach i to będzie prawdopodobnie opcja set intersection. Tak, 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 myślę, że możemy zrobić. Aczkolwiek nie wiem, czy to się tak opłaca w to bawić. Nie, wiecie co? Zostawimy to sobie na kolejne szkolenie, bo chciałem zrobić tak, żebyśmy rozpoznali, czy dane, żeby usunąć te punkty z już istniejącej listy, jednakże to jest niepotrzebnie za dużo zabawy, a efekt nie jest taki powalający. Ja to sobie zostawię na jakieś modele 2D, także na razie mówimy temu nie. Temu pomysłowi nie i skupmy się jeszcze raz na podpisaniu tych punktów, które były na poziomie bazowym. One były chyba gdzieś tutaj, jeszcze wcześniej tutaj. OK. To są te punkty, czyli je sobie tutaj podepniemy. Zabierzemy w to miejsce, czyli wire hidden. OK. Tu wektor już, który nam je wyniesie do góry, jest gotowy. Aczkolwiek musimy już usunąć z nich te punkty skrajne. OK. Czyli wykorzystamy naszego komponentu. OK. I dokonujemy tego usuwania. Jest to tutaj. Następnie podnosimy te punkty o nasz wektor. I jesteśmy na poziomie płyty. Możemy jeszcze się troszeczkę cofnąć i nie być na poziomie płyty, tylko na poziomie belek stalowych. Więc do tych punktów dodajemy po prostu ten jeden wektor. I już jesteśmy na tym poziomie. I teraz scoping właśnie wykonujemy między tymi dwoma punktami. Proponuję dać od góry na dół, ponieważ na początku są wykonywane belki, a potem płyta, więc płyta musi się dostosować swoimi odkształceniami, czy też przemieszczeniami w tym przypadku do przemieszczeń belek. OK, czyli korzystamy z Sophistica i tutaj opcja couplingu. Dodajemy jedno do drugiego. Widzimy, że całość nam się poświetla. A, no tak, mamy tylko punkty początkowe. Trzeba jeszcze je przesunąć do przodu i podzielić. Analogicznie jak belki, czyli tutaj korzystamy z tego komponentu, który nam przesuwa całość do przodu. O Y, mamy punkty na końcu, na poziomie płyty, punkty na końcu, na poziomie belek. Teraz tworzymy linię po długościach. OK. I dokonujemy podziału takiego samego jak podział belek, czyli kopiujemy ten komponent. OK. I teraz dopiero możemy wykonać w pełni nasze zadanie. Czyli z góry na dół dla wszystkich belek. OK. I teraz wszystko nam się dobrze zgadza. Dodajemy opcję, żeby to było połączenie na sztywno. PPMM. Grupę określimy sobie, jak już będziemy mieli zrobiony cały model i przystąpimy do wykonywania komponentu, który będzie nam służył do etapowania robót w Sophisticu. Przybliżymy całość do końca tej sekcji i dodamy do tej pigułki. Model nam się zaktualizuje. OK, i widzimy, że pojawiły się więzi kinetyczne. Ja tutaj może zmniejszę skalę i zmienię na model panelowy. Więzi kinetyczne zostały jak widać stworzone i wybierając losowy element widzimy, że numeracja węzła z panelu zgadza się z numeracją węzła z początku
więzi kinetycznej i to samo będzie dla pręta tego tutaj. No i również tego. Czyli widać, że ciągłość modelu została zachowana. Okay. W kolejnym odcinku dokończymy beton w obrębie belek stalowych i przejdziemy do modelowania przyczółka. Także trzymajcie się ciepło. Jeżeli doceniacie pracę, jaką tutaj wykonuję na potrzeby tego szkolenia, to zostawcie subskrypcję, lajka i jeżeli macie jakieś sugestie na kolejne odcinki, chcielibyście się czegoś konkretnego nauczyć, to napiszcie to również w komentarzu. Także dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za uwagę i trzymajcie się ciepło. Pa, pa.